Patrz, no gdzie ty jesteś, no czemu ty nie umiesz przejść tam? Patrz, no gdzie naleci. Jak ci się spało? W nowym domku, bo tak żeś spała z człekiem. A od wczoraj jesteś na nowej lokalizacji. O, i zrób sobie z tym coś po swojemu, czy sobie to gdzieś zaniesiesz, czy tu to będziesz konsumował, raczej proponowałbym ci to gdzieś zanieść, tylko nie wpadnij do wody, bo się utopisz. Ludzie kochani, patrz, już załapał ten kot bakcyla, oczy ma już jak szerszeń. Ja pierniczę. Myszka z kotkiem, jak to ładnie wygląda. Fajnie, Kiciusiu, że się tutaj odnalazłeś. Jaruś, chowaj ten widok publiczny i ładnie pokazuj tutaj tą drugą końcówkę swoją. Jak wchodzi, a jak wychodzi, to już nas nie interesuje, wiesz? Jaruś, daj na rogi, ci nawije, będziesz łaził z tym. Masz szapkę z daszkiem, teraz liście od kapusty i wio koniu przed siebie. Miśka, znalazłaś jakieś jajo, tak? No to teraz je zjedz. Co je mam z nim zrobić? Jakoś bym ci je otworzył, żebyś sobie tutaj wypiła, ale ja tylko mogę to kciukiem zrobić. Zrobię ci taką, o, taki kubeczek z tej łupinki. Jak trochę łupinki zjesz, to się też nic nie stanie, nie? Gnoty wcinasz, połykasz, to od skorupki nic ci nie będzie. Proszę ładnie te białeczko tam wypić, no i zaraz żółteczko. Kurde, zrobić ci większy ten otwór? O, o, o. Tylko języczka sobie nie porań i za chwilę powiedz, idziemy tam pokazać, co my będziemy dzisiaj działać. Dobra, wchodzi żółteczko, bardzo ładnie. A gdzie masz siorę? Siora z tyłu chyba jest zatkana, a ty żeś jakoś uciekła. Ja jestem ciekaw jak, bo ja wczoraj ciebie i ją zostawiałem na noc tam razem. Ale czekaj, no pijesz? O, o, o. Dobra, moi drodzy, pusta skorupka. Wywalamy ją gdzieś tam na błek. Kury to na pewno przerobią. Ja tyle co, moi drodzy Państwo, wróciłem z tartaku i kupiłem kilka desek, bo będziemy robić koryto dla koźlaków, stojące koryto. Będziemy jakoś to przerabiać, a i też na przyszłość się trochę desek przyda. I tutaj takie są listeweczki dla patronów. Maciuś nawet tutaj chodzi. Maciusiu, mam nadzieję, że ta nasza kotka jest. Bo tam z tyłu, bo po prostu wczoraj została pierwszy raz na noc. Mam nadzieję, że żeś ją tam dopilnował. Chociaż ty masz swoje ścieżki, bardziej pieski ją pilnowały. Bo jakby jakaś kuna wlazła, słuchajcie, tam przez te drzwiczki, przez ten otworek w drzwiach do warsztaciku, to na pewno by tą kocicę naszą małą wywąchała i mógłby być problem. A tak pieski na pewno na to nie pozwoliły. Bajzel mam niesamowity w tym bagażniku, ale to jest auto dostawcze. Moi drodzy, ja te całe tutaj przedsięwzięcie wyładowywuję i jadę za chwilę do takiego składu budowlanego po żwir. Muszę wziąć sobie takie jakieś plastikowe... Kurde, dzwoni ktoś. Dobra, bo z banku dzwonią, co nie chcą kredyty wciskać. Słuchajcie, takie dwie białe plastikowe kasty muszę sobie zorganizować i jadę po żwir, bo będziemy karzełką siatym dzisiaj odświeżać delikatnie po prostu ich podłogę w wolierze. Dobra. Dobra, jesteśmy z powrotem. Faflot, czemu tak zaślotasz? Zaraz skoczysz na łeb temu człowiekowi. Już ta twoja siorka cię podgryza. Mów to królika, z królikiem się pobaw. No, dobra, słuchajcie, jestem już z powrotem z tego składu budowlanego i mam żwir. Patrzcie, jak w ogóle fura usiadła. Ja pierniczę, wygląda to jak po jakimś tuningu. No uspokójcie się, pieski. I tu są jeszcze dwa wory. Słuchajcie, fani Audi, nie płaczcie, bo to jest auto dostawcze, wiecie. Chociaż ono ma 20... Ile lat? Czekaj. 20? Chyba 2. Prawie że antyk. Jeszcze 3 lata i będzie można rejestrować jako antyk. Moi drodzy, dobra. Lecimy do tyłu. No siemano. Jesteś mała Mimi. Ty będziesz chyba mieć na imię Mimi. Jak ci się spało? W nowym domku, bo tak żeś spała z człekiem. A od wczoraj jesteś na nowej lokalizacji. Chodź no tutaj. Pokaż, czy ty umiesz po płotach chodzić. Co prawda to nie jest płot, tylko taki, można by powiedzieć, paśnik. Paśnik dla kózek. Dobra, zmienię sobie lokalizację po swojemu. Spinasz się jak taka małpka.
fajnie, że ona się czuje, słuchajcie, tam bezpieczna. Co się dzieje? To ona po prostu ucieka tamtą dziurką i tam już w środku jest święty spokój. Nikt tam za nią nie wejdzie, chociażby tutaj z tego naszego zwierzyńca, żaden pies, ani żaden koziołek czy kuska jej tam nie dogoni. Słuchajcie, dzisiaj będziemy też tutaj wszystko sprzątać. W ogóle w nocy tak padało, że masakra, także czas najwyższy kulać chociaż Marcelina te dwa baloty albo słomy, albo siana tego, na którym myszka wcześniej jadła to jajko i będzie trzeba to po prostu tutaj ulokować, bo szkoda, żeby to zmokło. Chociaż słuchajcie, już parę razy zmokło i się nic nie stało, ale po co, nie? To zawsze traci na jakości, z każdym kolejnym deszczem jest coraz gorzej i ta wierzchnia warstwa, mimo tego, że chroni tą, co jest w środku, no to marnieje. Jaruś, co ci tu pachnie u tej kuski tam? Coś w tych okolicach takich, nie? Ej, zaczynasz znowu kozie rodeo tutaj tworzyć? Zobacz, już Malwinka słucha, boi się, nie wie co ją czeka, a ty się robisz coraz bardziej rozkręcony przy tej jesieni. Rok temu tak samo było. Także uspokój mi się. I co tego małego chłopca, czego ty go uczysz, co? No. Dobra, słuchajcie, wypuściłem tutaj świnki chwilę do kózek, bo one mi piszczały, wiecie, zatkane tam są na noc. I one później piszczą. Tutaj jest to ich świńskie Eldorado. Słuchajcie, tutaj mają toaletkę. Tutaj sikają, a tam kupę robią. Aż normalnie ten dąb wyzionął ducha. Od po prostu tego moczu spaliło po prostu to drzewo i dziękuję, do widzenia. Ja im chyba tutaj pomiędzy tym jednym kiblem a drugim zrobię takie tajemne drzwiczki otwierane, słuchajcie. I ja je będę tutaj bezpośrednio na to kozie podwórko wypuszczał, ażeby one nie musiały lecieć tam przez te dwa kurze i dopiero tu. Bo one niekiedy mnie nie słuchają i nie chcą lecieć tam, gdzie ja chcę. Zobacz, jak mi już obąbała ta świnka kolano. Świnka, to jest knurek Jurek. Chociaż zarazem jest loszką, także dobrze powiedziałem, dobra. Marcelinka, co ty się tak zgięła? Po lekkiemu robisz, czy po ciężkiemu? Słuchajcie, jak tutaj im zrobię te drzwiczki, to bezpośrednio, a czemuś resz? Będziecie tutaj latać, nie? Dobra, Gośka. Aha, co ty robisz? Wyżerasz takie te ziarenka, bo ja sypnąłem tym świnkom. Patrzcie, jak bierze je na rogi. Sypnąłem wam, żebyście tu przyszły, bo wyście nie chcieli tu przyjść. Dobra, moi drodzy, kotek ładnie przemyka nam przed kamerą, a my, moi drodzy, lecimy chyba co? Organizować ten żwir w wolierze u karzełków łapciatych. No to let's go! Moi drodzy, mielibyśmy tą wolierę karzełkową, słuchajcie, możemy powiedzieć odświeżoną. Nówka funkiel prawie, że. Słuchajcie, wpuściłem tutaj wczoraj indyki, co prawda jest ich tutaj tylko 5. Szósty gdzieś tam w kurniku został. A z racji na to, że będę już tutaj robił kwarantannę i trochę tym karzełkom łapciatym też, chciałbym je, słuchajcie, tak przed zimą wzmocnić. Także dam im różnych lekarstw, może im trochę te zatoki opuchnięte po prostu zejdą. Świnie się drą, ja już normalnie nie mogę psychicznie wytrzymać. Słuchajcie, trochę mi uciekło tych karzełków łapciatych, ale to nic. Jak przyjdzie zmrok, myszka, nie, to one tu będą w kolejce stać pod tymi drzwiami, bo nieraz tak było. Słuchajcie, biorę to świńskie koryto i tych wariotów trzeba tu powpuszczać, nakarmić, bo mi już głowa boli od tego waszego ryczenia, kwiczenia. Co robią świnie? Kwiczą chyba, albo ryczą, nie? Zobacz, Renoski, ojej, one już są ziemniaczków się najeść, gotowanych różnych innych warzyw. Dobra, mysz, bierzemy te koryto. I gdzie je będziemy ulokowywać? Tutaj na środku tego podwórka. Słuchajcie, nakarmię świnki i wypuszczę je z powrotem na tamto kozie podwórko i będziemy tutaj wpuszczać młodociane kaczki. Dobra, chodź myszka, lecimy po jedzonko. Chodź, chodź, chodź. Tutaj już są przyszykowane, moi drodzy, wyżerkowe wiadra. Maciusia też przywiały tutaj te wszystkie zapachy. Słuchajcie, takie mamy wiadro. Co to jest? Gotowane warzywa z zupy. A z jakiej zupy? Jakiś chyba taki kapuśniak był. Tutaj trochę kapusty. Jakie to jest? Chciałem powiedzieć pekiński, ale to nie jest pekińska. To jest chyba zwykła kapusta, ale jakaś taka karbowana. Ale pod tą kapustą, słuchajcie, też znajdują się jakieś smaczki. Marchewka, ziemniaczek. A tutaj?
też to samo. Słuchajcie, tutaj mam przygotowane poidełka z tymi różnymi witaminami. Kupiłem sobie wczoraj nową tarczę do drewna, bo już kurde szarpie po prostu dechy ta nasza. Znalazłem dwa zawiesiki i zasówkę. Jak starczy czasu, chociaż prawdopodobnie nie starczy, to najwyżej jutro będziemy świnią tam robić tą kurtkę, o której wam wspominałem wcześniej. Maciusiu, drą się te chrumki nasze. Ja tak na nie mówię, chrumki, bo one chrumkają, chociaż częściej drą te mordy świńskie. No to te nasze mordy świńskie po prostu trzeba nakarmić. Matko bosko, drą się jak takie diobły. Czekajcie, jedno wiaderko, ja muszę im trochę mniej jedzenia zacząć dawać. Jedno wiaderko takie powinno, wydaje mi się, na pięć świnek, takich jak my mamy, starczyć. Kicia tutaj też lata pod nogami. Czy ona będzie tutaj coś wywąchiwać z tego wiadra? Kurde, wczoraj miała pierwszy raz styczność, słuchajcie, z tym wszystkim, z tym całym światem naszym tutaj gospodarczym. Jakieś boczki tutaj są, ja te boczki biorę, słuchajcie, i to będzie dla piesków, to wszystko trzeba odłożyć i schować. Czekaj, jednego myszka weźmiemy, takiego skrawka, i tego kotka, bo jak tu świnie wparują, to one go staranują. Kiciuś, chodź no tutaj na tego mauzera. I tutaj masz, zobacz, masz no tutaj. O, i zrób sobie z tym coś po swojemu, czy sobie to gdzieś zaniesiesz, czy tu to będziesz konsumował. Raczej proponowałbym ci to gdzieś zanieść, tylko nie wpadnij do wody, bo się utopisz. Ludzie kochani, no bo to jest takie do rzucia bardziej, wiesz. Także idź tam do swojej bazy. Patrz, już załapał ten kot bakcyla, oczy ma już jak szerszeń. Ja pierniczę. Dobra, wypuszczamy to towarzystwo niegrzeczne, ryczące, które codziennie na mnie taką presję wywiera. No, let's go. Adaś mały też niech wejdzie chwilę, dobra. Ale to wszystko z kosiego towarzystwa. Jaruś, poczekaj na swoją kolej. Adasia dawno z nami nie było. Także słuchajcie, coś nowego. Niech ten chłopiec też troszeczkę tych ziemniaczków skubnie. Myszka, nie goń ptaszków. A czemu ty jesteś taki brudny? Ja pierdziele. Świnia na pewno brudnym nosem cię tutaj potraktowała, a teraz beztrosko pyszne ziemniaczki zajada. Dobra, no fajnie. Gucio też tutaj szarżuje na tych pyrkach. Och, ho, ho. Indyki zazdrosne. Po prostu przez te więzienne kraty, można by powiedzieć, przez tą siatkę wyglądają, obserwują. Zaraz też będzie ich kolej, słuchajcie. No trzeba jakoś codziennie po kolei tutaj to wszystko robić, żeby było sprawiedliwie. Raz ci są pierwsi, raz tamci są pierwsi. Maciuś, co on tam robi? Czekajcie, łazi tutaj swoimi ścieżkami. Maciusiu, powiedz, że w tym tutaj korytku będziemy ptasiorom chyba robić wyżerkę, albo zrobimy dwa obozowiska. Jednym damy tutaj po tych świniach. Zobaczymy, czy narobią bajzlu, czy nie. Najwyżej przepłuczemy wężem po prostu, sitkiem, żeby kuraki miały też czyściutko. I jedną porcję damy tutaj, a drugą damy porcję tam. Okej, okay. Myszka, gdzie ty masz w ogóle siorkę twoją, co? No chodź, no gdzie ty jesteś, no czemu ty nie umiesz przejść tam? Patrz, no gdzie ona leci, ja pierniczę. Ona coś tam porwała w ogóle, gnotę jakiegoś tam liże. Czekajcie, no bo ona zawsze przechodziła tędy. No chodź, tam pod tym mauzerem przechodziła. Chodźcie, wpuścimy ją tutaj. Chodź, ja wiem, że ty tam gnotka jesz, boi się tej siostry twojej, że cię będzie zaś gryźć. To się lepiej zachowuj, a będzie wszystko między wami, okej. Okay. Wołam tego pieska tutaj, słuchajcie, żeby co? Też on lubi jakiegoś ziemniaczka sobie skubnąć, a zawsze też jakieś mięsko tutaj się znajdzie. I ja myślałem, że on gdzieś biedny jest, po prostu zaklinowany. Albo po prostu gdzieś za furtką, poza tym naszym zwierzęcym podwórkiem lata. O Jezu, ty jesteś naprawdę taki rosomak. Zobacz tego Adasia, jak on zajada. A duży już jest, prawie jak ta świnia. Tylko ona jest szersza po prostu w pasie. Adasiu, ale na wysokość już jesteś taki sam. Od myszki to jest wyższy nawet. Dobra, jak wam to idzie? Jeszcze trochę ziemniaków zostało i owo zgnam w te pędy i wypuszczamy kuraki. W tym czasie słuchacie, jak świnki dokańczają ten poranny poczęstunek od gospodarza. Tak zwane świńskie śniadanie po prostu, to ja czuję się zobowiązany, ażeby pokazać tutaj wszystkich naszych dotychczasowych patronów z serwisu patronite.pl. Dzisiaj jeszcze pod koniec odcinka ulokujemy
tych, którzy doszli do nas wczoraj, a mi zabrakło listewek, ale tak jak widzieliście wcześniej, byłem po prostu w tartaku, a Daś nie kombinuj, bo tu już tu na drzewka się czaisz. Byłem w tartaku i zorganizowałem nowe listewki, mam markera, także dzisiaj będziemy pisać, wypisywać tych wszystkich, tych Myszka po prostu, którzy nas wsparli. Zamykam powoli tą furtkę, bo widzę, że świnki już kończą, żeby one mi się czasami tam nie rozeszły, bo ja później będę musiał je gonić, a ja nie chcę ich gonić. Dobra, Adasiu malutki, pozwól, że cię przejmę w te swoje ludzkie sidła. Okej, okay. No i lecisz tam do tego koziego świata, do koziej rzeczywistości. Patrz, no już patrzy, obżerać, suche liście nawet z dębu. Już dosyć ten dąb przecierpiał, mam nadzieję, że on odbije na wiosnę, bo jak nie, to zaś będziemy polowanie na dęby robić. Dobra, i zaczynam sugerować tym świniom, że proszę się oddalać stąd, proszę się oddalać, trzeba tupnąć nogą, stanowczym być. Patrz, no patrz, gdzieś tu czmychnąć. Nie, tam ma otwarte, nie chcę tam polecieć. Jak ci mam to zasugerować? Ej, dobra, myślałem, że się przestraszysz. Mogę ci ładnie ustnie to powiedzieć? Świnka Ewelinka, żebyś opuściła ten teren? Gruba jesteś? Przyjdzie taki dzień, że powiem ci tak, proszę się oprosić w końcu, bo już się nie mogę doczekać. Świnia 2 miesiące podobno chodzi w świńskiej ciąży. No i dobra, kurde, 2 osobniki mamy za sobą, ale co z tego, jak tutaj się wszyscy schodzą do tej furtki? O, ja tu nie chcę was. Jaruś, dawaj, kurde, będę strzelał do ciebie. Dobra, mały Guciu, delikatnie tym kijaszkiem, nie? Trzeba ci zasugerować. No i dobra, wszyscy tu są? Wszyscy, jest 5 świnek, 15 chyba kus i gra muzyka. Tu miała być woda dla świń, ale za chwilę im dam jeszcze raz. Skorzystam w tym czasie, słuchajcie, z tej wody, ażeby przepukać to korytko, bo za bardzo te świnie tu nie naświniły, także wystarczy przepukać i już za chwilę lecimy tutaj z nową wyżerką dla kuraków. Dobrze, moi drodzy, karzełki łapciate dostają w tym momencie papu, ale dostaną je dzisiaj, o dziwo, w takich korytkach. Kiedyś dostałem od mojej mamy takie korytka, trochę je przerobiłem, bo tutaj było jeszcze takie zamykanie, taka kratka, ale tak jest lepiej. I słuchajcie, lecimy po prostu teraz z tym towarem. Odłożymy może te liście, później je zaproponujemy kozom, ale może też i kurakom troszeczkę walniemy po prostu do tego ich korytka, bo one, a zwłaszcza indyki, uwielbiają, słuchajcie, taką zieleninę tymi dziobami po prostu szatkować i połykać. Okej, lecimy z tym towarem, słuchajcie, ziemniaczki i surówka, widzę, jest tutaj z marchewki i z selera chyba. Jakiś kotlet, a może to i nawet kotlet rybny, tak mi się wydaje, słuchajcie, dobra, tutaj jeszcze troszeczkę tych ziemniaków zabierzemy. Te 2 wiadra praktycznie są takie same, tej samej zawartości. Dobra, może więcej troszeczkę tej suróweczki. To na pewno się odbije na zdrowiu, chciałem powiedzieć, ale pozytywnie, wiecie, o co chodzi? Dobra, i słuchajcie, oproszymy to oczywiście standardowo, jak codziennie, bo trzeba to zrobić tym oto zbożem, bo zboże to jest podstawa żywienia, a te takie towary stołówkowe to powinny być dodatkiem, wiecie? Ale u nas niekiedy jest tak pół na pół, to też nie jest źle. A czekajcie, może im tutaj udekoruję trochę tą zieleniną, ja im tak później pójdę jeszcze na łąkę, bo będziemy babkę Renatkę tam zaprowadzać, to jeszcze im przyniosę trochę krwawnika, trochę szczawiu zajęczego tak zwanego, ale póki co to niech mają, chociaż o, one też po prostu chcą ładnie na pewno, a nie byle jak. Dobra, bierzemy tą lufę i wchodzimy tutaj. Ale tu macie ładnie odświeżone. Aż mi samemu chce się tutaj wchodzić, bo już ostatnio to mi się nie chciało. Słuchajcie, jak wam to tutaj zaproponować? Może w ten oto sposób. I proszę pokazywać, o co wam tutaj chodzi. Patrzcie, indyki, tak jak myślałem, na pierwszy rzut oka po prostu biorą tą zieleninę do tych pyszczków swoich. Ale coś nie mogą jej połknąć. Mało, mają dzisiaj chyba energii. To są na pewno troszeczkę osłabione, bo choroba jeszcze dusi i nie chcę po prostu odpuścić. Ale słuchajcie, po to dzisiaj są tutaj ulokowane. Jeszcze jednego muszę tu dokoptować, bo wszedł mi na noc do tamtego kurnika. Mieszka siedzi, słucha, podsłuchuje, co ja gadam. I będziemy je po prostu napajać tymi wszystkimi lekarstwami. Dobrze, ptaki te z lotu ptaka prezentują się tak. A czy ta kurka już została mamusią? Czekaj, no matko, matko wszystkich gołębi, pokaż, no czy się wykluły. Kurde, czekaj, no.
Nie płacz, nie płacz, nic się nie dzieje. Wszystko jest dobrze, wszystkie jajka cieplutkie. Ale jeszcze żadno się nie wykluło. Ładnie tutaj siedzisz, masz ambicje na zostanie matką. Tak trzymać. Dobra, wychodzę. Moi drodzy, i lecimy teraz z pieskami liczyć po prostu nasze ptasiory. A gdzie jest myszka Faflot? Ma kurde swój świat ten pies. Tam na stole siedział, kurka wodna, szkoda, że się nie nagrało. Ty nornica jedna, a coś ty na tym stole tutaj sprawdzała. Te resztki, co z wiadra wypadły, jadłaś czy po prostu piłaś te lekarstwa? Co się tu zapachniało i koniec. Myszka z kotkiem, jak to ładnie wygląda. Fajnie, Kiciusiu, że się tutaj odnalazłeś. Dobra, let's go, chodźcie, idziemy wypuszczać starszaki, będziemy je wszystkie liczyć. Tylko kotku mały, radziłbym ci zejść z pola rażenia, bo teraz będzie się wylewać normalnie pierzasta fala zbrodni. Chyba im się śniła, co po niektórym ta wyżerka, bo tak jakoś łapczywie wylatywały, że niektóre to normalnie aż fikołki porobiły. Dobra, otwieramy tutaj, żeby przewietrzyć. Słuchajcie, i zaraz jeszcze wypuszczamy tych, a wiecie, co ja zrobiłem? Znowu, tak jak wczoraj zapomniałem, że tu jest młodzież, kacza młodzież i ja chciałem ich pierwszych wypuścić. I w ogóle tak naprawdę to się podwójnie zarąbałem, bo przecież jest puste koryto. Gdzie o te ptaki, żebym wypuścił do pustej wyżerki? Dobra, w te pędy wypuszczam te maluchy. Niech one dołączają tam do reszty stada. Faflot, pilnuj, tylko nie wyzywaj, nie patrz ich tutaj czasami ugryźć w ucho. Dobra, wychodzą. Patrzcie, one wszystkie się tu kumulują, bo nie wiedzą, co robić. Gospodarz po prostu zaniedbał. Jasny gwint! Tego po prostu w kinie nie grali. Czekaj no, Kasia. Ej, Eliza, Matylda, kurna, czekajcie, bo na łeb wchodzicie. U nas jest kura Matylda i koza Matylda. Słuchajcie, wysypujemy te wszystkie dobroci. Rachu, ciachu, patrz jak tu żerują już na tym wiadrze. Za chwilę nic nie będzie, ale macie dzisiaj apetyty. Jestem w ciężkim szoku. Kurda, wczoraj że się tyle żarcie dostały, że aż sam sobie mówiłem, weź się chłopie, uspokój, a nie tyle jedzenia dajesz. O, jeszcze wyleciały skorupki od jajek. To będzie jajeczny recykling. Jaruś, masz te wszystkie trzy wiadra i pomywaj, pomywaj, chłopcze kochany, ty tu robisz na zmywaku, nie? Czarny, ale masz świeżba na łapach. Kurde, nie widziałem tego. Dobrze, że mam lekarstwo. Będzie trzeba ci to jakoś wyleczyć, bo zaraz się wszystkie kury zarażą. Słuchajcie, tak to jest, jak się człowiek zagada, zamyśli. Miały być w ogóle dwie wyżerki, jedna tam, druga tam. Ale dobra, no powiedzmy, że tutaj nasypiemy ziarna, to zwołamy to towarzystwo. Widzicie, jak już tam przybiegają tą kurteczką. No to dobra, podzieliliśmy ich na dwa obozy i pasuje. Dobra, jeszcze jedną taką lufę damy po prostu tutaj. Tym ptasiorom też niech mają, jak wygląda w tym korytku. Nie ma tu za bardzo bajzu? Nie ma, jest git. Mimo tego, że całą noc padało, słuchajcie, w miarę dzisiaj wchłonęła ta ziemia te wszystkie wilgoci. Trochę błota jest, ale bez przesady. No, naprawdę fajnie. Podzieliły się te kuraki i te gęsi, i te kaczki na dwa obozy. Jeszcze im tutaj, słuchajcie, poprawię po całości, żeby one tu latały. Hej, zieleniny. Też im trzeba tutaj po szerokości zaproponować. Gęsi to na pewno będą tymi swoimi dziobami, słuchajcie, tak to hakać, wyrywać. One mają taką siłę w tych dziobach. Później, że koguty bez ogonu wchodzą. Jaruś, a resztę damy tobie i tej twojej bandzie. No, a jeszcze później zrobimy poprawkę. Sianka dostaniecie do nowego paśnika. Będę go chyba dzisiaj też impregnował, mimo tego, że padało. Ale to nic, najważniejsze, że już nie pada. Impregnat i tak ma w sobie jakąś zawartość wody. To wszystko musi odparować, obeschnąć i wszystko będzie dobrze. Kurde, Ewelina, ty żeś jest naprawdę kawał patana, powiem ci. Te świńskie plemię twoje tam przebywa i idzie po prostu na tyły tam. Ja wiem, że wy tam nory kopiecie normalnie. Nie wiem, czy wy się ochłodzić chciałyście. Jak były takie cieplejsze dni, to te kozy, te świnie normalnie nory kopały jak wilki w tym paśniku. O, myszka, ty tak lubisz po tych balotach poskakać, nie? Ty to jesteś fajny piesek, ja cię sunę. Taki kochany, no zobaczcie go, jaki ma ryjek. Jak taki jamniczek. Jaruś, słyszysz mnie, co ja mówię? Tam jesteś, że w tym paśniku będziesz po prostu dzisiaj pierwszy raz jadł siano. I tutaj będziemy... Ojej, Kiciuśka, fajnie, że wiesz, że tu jest twój domek. I tutaj będziemy, drodzy państwo, ulokowywać
dwa baloty siana. No, mały Monte. Pokazuj swoje tutaj zaangażowanie. Matka twoja przemyka, zobacz, pełnego pyska ma, ale i tak lata dookoła i wszystkich patrzy poustawiać. Jaruś, chowaj ten widok publiczny i ładnie pokazuj tutaj tą drugą końcówkę swoją. Jak wchodzi, a jak wychodzi, to już nas nie interesuje, wiesz? Jaruś, daj na rogi, ci nabije, będziesz łaził z tym. Masz czapkę z daszkiem, teraz liście od kapusty i wio koniu przed siebie. Zaplot, wyglądasz po prostu jak pies myśliwski, co wyrwał kawał świni na polowaniu i żyje swoim życiem, swoimi ścieżkami, biega i tak dalej. Dobra, moi drodzy, bo tutaj już nawet drabina leży. Świnie drabinę rozwaliły, czy to kozy. Ja pierniczę, tu jest jeden wielki plac budowy, także moi drodzy, biorę się za robotę, puszczam muzyczkę, bo wypadałoby po prostu tutaj posprzątać. Let's go! Trochę my to ogarnęli, nie? To znaczy trochę chyba bardziej ja jak ty, ale kibicowałaś zielnie tutaj na uboczu, tak? No, piesek jeszcze przyleciał i świnka Ewelinka jeszcze nas podsłuchuje. Myszka też musiała przylecieć, zobaczyć, co się dzieje. Moi państwo, a dzieje się to, że wszystkie kozy, ale co najmniej większość wlazła do tego spichlerza i wyżerają. Słuchajcie, ja na dzisiaj kończę robotę. Tu jeszcze jest mały Monte. Jaruś nawet tam jest na końcu. Mała Zośka, Malwinka, Czaruś, Franuś, ludzie kochani, kończę na dzisiaj robotę, bo czas antenowy tego odcinka dobiega końca. Ja muszę, moi drodzy, bardziej mierzyć siły na zamiary, bo żebym chciał o wiele więcej zrobić. A tu dupa, nie ma czasu już, jutro będziemy malować, bo jak dzisiaj zacznę, to się dwa razy opierdzielę i będę się musiał dwa razy szorować z tego impregnatu. Tyle mamy odpadu, słuchajcie, drewnianego z tej naszej budowli. Jutro będę tutaj jeszcze trzeciego balota, nie że wkuliwał, ale tutaj go ulokuję, rozbiorę go i poutykam wszędzie w te miejsca, gdzie się pomieści to siano. Kurka wodna, trochę za mały zrobiłem może ten budynek. Myślałem w ogóle, że te baloty są większe, bo trzeci może by jeszcze wszedł. Chociaż, czekajcie, przejdę tutaj i tak zmierzę okiem, czy tu by się jeszcze trzeci zmieścił. Jeden, drugi i tu trzeci. No kurde, nie sądzę, ale przynajmniej będę mógł swobodnie, co tu się dzieje, swobodnie sobie tutaj wejść i tutaj operować widłami i po prostu, o, stąd to luźne siano po prostu widłami dawać tutaj do tego paśnika. Dobrze, słuchajcie, ja jeszcze w międzyczasie zrobiłem dwie tabliczki patronów. Dołączyli do nas Diva i Pablo oraz Elite Auto Truck Service. Dziękuję serdecznie do dołączenia VIP-owskiej tutaj elity patronów z serwisu Patronite. Możecie być z siebie, drodzy państwo, dumni, ponieważ dzięki wam to wszystko tutaj nabiera jakiegoś wyglądu i rozwijamy się, drodzy państwo, powoli do przodu, a może kiedyś wycieczki tutaj będą przychodzić, no ciekawe. Dobrze, moi drodzy, widokiem na tego małego kotka, on się stresuje, jak ja takim głosem gadam. Kurka wodna, trzeba go gdzieś odłożyć. Idź, no trzmychaj tutaj swoim życiem, kocim żyj, zwiedzaj podwórko, żebyś wiedział, gdzie uciekać, jak będziesz w tarapatach. Chciałem powiedzieć, widokiem na tego kotka kończę ten odcinek, ale kończymy go widokiem na to odświeżone tutaj stanowisko. Nie, że stanowisko, na tą odświeżoną, karzełkowo-łapciatą wolierę, moi drodzy. Łapeczki w górę, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcielibyście zostać patronem w serwisie Patronite, macie link do Patronite'a w opisie tego vloga. Tak samo macie link do zrzutki, bo zbieramy na papę, na tamten oto spichlerz na siano i mamy już połowę kwoty uzbieraną. Dobra, wziąłem jeszcze tego faflota, bo zazdrosny był, że ja kotka podniosłem, a jego nie. Będziesz tu na stole stał? Faflot, do zobaczonka w kolejnych odcinkach, co nie? Dobra. Peace!